Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Alice Madness Returns. Ostatnio poszliśmy tamtą ścieżką z tamtej strony, dlatego też dzisiaj ruszymy sobie w tą stronę, dlatego że musimy zdobyć jeszcze więcej części ciała naszego znajomego kapelusznika. Także mam nadzieję, że nam się to uda w miarę sprawnie. Wow, bardzo, bardzo intensywnie mi działało. Bardzo intensywnie działała mi myszka i to przerzucanie, dokręcanie się dookoła widokiem i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. When you find Hatter, remember coś tam. Nie wiem, co tam była za informacja, którą chcieli mi przekazać. Smelting and regulating. Czyli tutaj pewnie będzie sporo ognia. Kocie, powiedz mi coś. Ale żeś mi powiedział. Wow. No, to jest jakaś myszka. A, to jest pewnie ta myszka od tego, od kapelusznika, co z nimi imprezowała. A teraz jest zła i niedobra myszka. Okej, okay, troszeczkę ząbków. O, tutaj bym ominął jednego ząbka. Ale mi intensywnie... Teraz jestem nieprzyzwyczajony, bo jestem właśnie po sesji nagrywania Tomb Raidera. I aż jestem nieprzyzwyczajony do tego, jaka tu jest czułość tej kamery sobie ustawiłem. Okej, okay, mogę to strzelić trochę? Dziękuję. Aha, nie, jednak to był błąd, to co zrobiłem, bo jestem teraz dużo niżej. Okej, okay, czyli ja to muszę zrobić... Aha, czyli to się będzie teraz ruszało, tak. Okej, okay. I tutaj na górze będę miał jednego ząbka. Ale fajnie. Ale fajnie, jednego ząbka dostałem. Wow. Wow. Co to jest? Embrace industry, embrace efficiency. Your new leaders. A, czyli oni się zamienili w takich bardzo, bardzo nastawionych na zarabianie i na sumienną pracę. W komunistów. Oni się zamienili po prostu w komunistów. Króliczek i myszka zamienili się w komunistów, komuchy pieprzone. Pieprzone komuchy. Czy ja mogę w niego strzelać? Dobra, na czym ja mam w końcu ustawione... Aha, celowanie mam, okej, okay, na tym. Jednak na tabie mam ustawione celowanie, okej, okay, to mi się podoba. Okej, okay, i teraz pewnie ten tutaj T-Cap dostanie świra. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało. Fuck! Okej. Okay. Okej, okay, nie, ja jednak muszę zmienić sobie cel. Oooo, fuck! Okej, okay, was po prostu potnę wam wasze twarze! Psy! Okej, okay, dostaniesz ode mnie w buzię! Nie mogę zmieniać celu i to jest najgorsze w tym wszystkim, w tym momencie. Okej, okay, możesz w niego troszeczkę pocelować lepiej, dziewczyno? Dziewczyno, celuj w niego! O, fuck! Fuck! Okej, okay, no, zabijmy go! No, na miłość boską! Możemy w niego troszeczkę postrzelać więcej? Strzelaj w niego! Alicjo! Fuck! Fuck! Mogę w niego troszeczkę ponapierdzielać? Fuck! Wow, 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 wow! Naprawdę idzie mi przewyśmienicie, póki co widzę. Dobra, nie, no, na miłość boską! Dobra, potnijmy po prostu najpierw te główienka małe. Te małe gówniaki! Okej, okay, mogę cię po prostu zniszczyć. No, gin! Dobrze. W końcu, na miłość boską. Dobra. No ej, imbryczku! Imbryczku, nie bądź taki. Daj się zabić. Ja cię chcę zabić, imbryczku. Ja ci naprawdę nie zrobię jakiejś wielkiej krzywdy, ja po prostu chcę cię zabić. Wow. Wow, 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 wow. To było męczące już na samym starcie. Jednak jestem nieprzyzwyczajony do czegoś takiego, do takiego rodzaju... Okej, okay, walki po Tomb Raiderze, którego ostatnio męczę okrutnie.
Ale to nie jest o tym seria. Alicjo, biegniemy dalej. Pomóżmy naszemu przyjacielowi, kapelusznikowi. Zabijmy myszkę. Już pewnie myszkę będziemy musieli zabić później. Tam coś widzę. Tam coś jest, tam jest kolejne wspomnienie. Ale czy ja tam chcę iść w ogóle? A, już za późno. Już za późno. Aha, no to nieźle. Niezłe wspomnienie, Alicjo. Coś o... C. Tutaj są wielkie imbryki lejące lawę. Czyż to nie jest piękne? Moim zdaniem to jest piękne. Tu były trzy ząbki i co teraz? Aha, i tam mogę zejść na dół, niżej. Okej, okay, tak zrobimy też. Tak też zrobimy. Tutaj zejdziemy sobie niżej. Okej, okay, zmniejszymy się trochę. Tutaj sobie coś mogę jakąś wajchą machnąć. Dzień dobry, pani wajcho. Chcę panią użyć do celów prywatnych i troszeczkę seksualnych. Mam nadzieję, że pani to nie przeszkadza. Pani wajcho. Okej, okay, widzę, że tutaj będzie trudno się wydostać. Nie, jednak nie. Myślałem, że to się po prostu podniesie do góry i będę musiał zrobić taki skok zaraz za róg. Ale jednak nie. Jednak nie muszę robić takiego skoku. Teraz wystarczy sobie po prostu tutaj przelecę. Cyk. Jedziemy do góry. Alicjo, nie jest ci gorąco w takiej sukience? Bo jesteś dość mocno. Fuck. No nie wyszło mi to najlepiej. No dobra. No nie mówcie mi, że muszę od początku z nimi walczyć w ogóle. W ogóle what the fuck, man? Pociąłem cię, dzieciaku. Brzydka mazi z twarzą dziecka. Nie, nie muszę. Ha! Czyli tak naprawdę wyszło mi to najlepiej, że dałem się zabić. Wow, 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 wow. Tak intensywnie potem spada? To niedobrze. To niedobrze, że to tak potem intensywnie spada w dół. Dobra, ale dostaliśmy się. Myślę, że tutaj będzie checkpoint w razie czego. Także nie mam się co martwić, bo to tak... No takie platformówki to są dla mnie zbyt proste, no. Tutaj zabijemy sobie takiego maziaka czarnego, fuj. Co za mikocie powiesz, fajnego? Aha, czyli muszę użyć... Mogę jeszcze coś... Czy jeszcze coś mi powiesz? Flip the switch. Okej, okay, tu się coś zamknie i pewnie będę musiał używać... Dobra, gdzie jest ta wajcha? Wajcha jest tam, okej. Okay. Dobra, na razie... O, Jesus Christ! Zabijmy ich! Zabijmy najpierw te dzieciaczki, bo one są najważniejsze do zabicia, bo one są najbardziej upierdliwe, szczerze powiedziawszy. Teraz sobie mogę spokojnie nacelować na niego i trochę go ostrzelać. Wow. Z tamtej strony jeszcze do mnie strzela. Okej, okay, one się same będą wybijały, widzę. Bez najmniejszego problemu. Okej, okay, ten padł. Ten zginął. Ten wziął i se zginął. Okej. Okay. Dostaniesz ode mnie w oko. Dostaniesz ode mnie w oko, człowieku. Znaczy, nie człowieku, tylko... Tylko imbreczku. Dostaniesz ode mnie w oko. Dostaniesz ode mnie w oko. No. Dawaj, otwórz gałeczkę. Otwórz gałeczkę. Ja ci strzelę w tą gałeczkę i będziemy wszyscy szczęśliwi i ruszymy każdy w swoją stronę. Boom. Dobra. No, słyszę ci, świnio. Słyszę twoje chrumkanie. Prosiaku. Gdzie on jest? Gdzie jest to prosie? Gdzie jest to świniak, no? Where are you, piggy? Piggy! No nie widzę go, na górze go nie widzę nigdzie. A słyszę jego chrumkanie, no. Słyszę jego chrumkanie, jak Boga kocham. Dobra, no trudno. Lecimy dalej, w każdym razie lecimy dalej. Może on gdzieś się tam ukrywa znowu w takim miejscu, że... Okej, możemy sobie spojrzeć na coś fajnego. Dobra, no tu jest wajcha, no domyśliłem się, że tam mam iść. Gro, dziękuję. Naprawdę jesteś nieocenioną pomocą, gro. Okej. Właśnie, ciekawe jak tam moje upgrade'y broni. Muszę w ogóle sprawdzić, za ile ja będę mógł sobie upgrade'ować jakąś broń trochę. To jest interesujące.
Dobra, kiedy się tutaj pojawia? No właśnie, teraz się pojawiło. Okej, bo ja nie chcę zginąć tutaj śmiercią dość straszną. Okej. Najpierw weźmiemy sobie ząbki, bo ja nie wiem, czy to potem ta wajcha nie zrobi czegoś okrutnego i nie zniszczy mi wszystkiego. Ale może zobaczymy od razu też bronię. Czy ja mogę sobie upgrade'ować którąś broń? 675 albo 575 na mój pistolet. 675 w takim razie musimy uzbierać, ponieważ najpierw chcę upgrade'ować mój sztylecik. Turn valve. Okej, no i teraz mam nadzieję, że tutaj się coś zaleje, tutaj coś się stanie, nie wiem. Nie mam pojęcia, co się tutaj ma stać. Wszystko zrobi się... Aha, wszystko się zamrozi i będę mógł przeskoczyć tam do środka, no to całkiem nieźle. Pewnie myszka już wie, że w takim razie jestem tutaj i że mam zamiar zniszczyć jej cały świat. Aha, okej. Widzę was! Okej. Okej, muszę sobie skoczyć niżej, bo pewnie... Aha, jest jeszcze to wielkie gówno. Jesus Christ. Może ja mu zrobię taką krzywdę? Nie, nie zrobię mu takiej krzywdy. Bum, bum, bum. Nie! Fuck, man! Dobra, ja przede wszystkim chcę zniszczyć to, żeby mnie te małe gówna nie denerwowały tutaj. Okej. Znaczy, żeby było ich przede wszystkim mniej, to jest najważniejsze. Wow, 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 wow. Ale dostaję od wszystkiego w papsko. Okrutnie. Nie, nie. Zdaj mi, zmień ten cel, zmień ten cel, zmień ten cel, dobrze, zniszcz to. Mogę stracić troszeczkę życia, ale przede wszystkim chcę troszeczkę mieć ułatwioną sytuację, jeżeli chodzi o walkę z tym gówniakiem. Dobra. Nie, nie, nie. O, fuck, fuck, ale on zadaje obrażenia okrutne. Moment, ja nie wiem, jak ja mam go zniszczyć, szczerze powiedziawszy. Nie pamiętam, jak się go niszczy. Kamera mi działa bardzo źle. Ja nie wiem, no, nie mam pojęcia, jak ja mam go w tym momencie... Nawet próbować go zadawać mu jakiekolwiek obrażenia, bo on się cały czas... On się cały czas broni! No! Fuck! No! Fuck! Shit, son! No! Jesus Christ! Zginąłem! Wow! Tak, chcę kontynuować. Wow! Ale to coś mnie zniszczyło strasznie. No nie wierzę od samego początku! Nie. Nie. Pierwszy raz coś mnie zniszczyło, ale po prostu nie mam jak w tym momencie go pokonać, tego typa. I to jest problem, bo po prostu nie widziałem żadnego, jakby to nazwać, otwarcia u niego, żebym mógł zadawać obrażenia którąkolwiek z moich broni. I zastanawiam się, czy tutaj po prostu nie najlepszym pomysłem jest... Najlepszym pomysłem chyba jest starać się odbijać jego strzały, ale żeby to zrobić, ja muszę ewidentnie zniszczyć najpierw te... te gniazda tych malutkich syfiarzy. I muszę po prostu zrobić sobie lepsze nacelowywanie na nie, bo to będzie podstawa, tak mi się wydaje. I w ogóle postaram się je zniszczyć w ogóle może stąd. Co będzie dla mnie dużą pomocą. Naprawdę dużą pomocą, dobra. Czy teraz ja tą cutscenkę będę mógł w jakikolwiek sposób ominąć? Fajnie by było. Nie, myślę, że nie mogę. A nie, jednak mogę, dobrze. To zrobimy i ostrzelamy to stąd może. Okej. To zniszczone. To jest podstawa, żeby tamto gówno zniszczyć. Okej, mamy to zniszczone. I teraz tak naprawdę już powinno być nieco prościej, bo te obrzydliwe muchy nie będą mi tam latały do mnie. Więc teraz mogę sobie po prostu nacelować tego sympatycznego, młodego dżentelmena. Okej, odbiłem w niego i teraz mogę w niego napierdzielać. Tak, jak stracił tą rękę, to od razu jest lepiej. To jest podstawa, żeby w niego napierdzielać dopiero... O, fuck.
Dobra, i on teraz będzie tracił te twarze. Okej. O! Uwaga! Uwaga! Okej, muszę poczekać, aż mi się zregeneruje troszeczkę mój karabinek. Dobra, stracił drugą buźkę. Okej. I dostał trochę więcej obrażeń od swojej własnej broni znowu, once again. Dobra, nadzieję, że z niego wypadnie mi sporo życia, żebym nie musiał się tym przejmować. Fuck yeah. Dobrze. W takim razie pokonaliśmy to gówno. Tu jest gdzieś świnka. Ja ją słyszę. Ja cię słyszę, świnko. Aha. Tu jest malutkie dzieciątko. Okej. No to nieźle. Naładujemy cię trochę pieprzem, ty głupi świński ryju. Naładujemy cię pieprzem. Musiałem wziąć tą świnkę, ponieważ to jest moje zboczenie, że ja tą świnkę generalnie staram się zebrać jak tylko mogę. Okej. Zebraliśmy wszystko, co z ciebie wypadło. Wszystkie, nawet najmniejsze. A tutaj troszkę ząbów pozbieramy, żeby móc sobie szybciej upgrade'ować moją zajebistą broń. Dzień dobry. Do widzenia. Zginąłeś. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jakież to jest kurna zabawne. Czy ja mogę tutaj sobie na tym wlecieć w górę? Dziękuję. Mogę, ale ja potrzebuję i tak się dostać do tamtego. Bo niestety tu mi się nie uda. Okej. I cyk, i tu, i tam, i siam, i hoppa! I lecimy dalej! Fuj, jak tutaj jest brzydkie przejście tekstury. Spójrzcie na tą, na tą okropność, okropną rzecz. Fuj. Fuj, fuj, fuj. Fuj. Loading! I kluczyk dalej się buja. I się buja, a ona dalej biegnie. Tu się buja, ona biegnie. W którą stronę ja mam iść? Aha. Znowu przyzwyczajenie z Tomb Raidera. Nacisnąłem Q, żeby się dowiedzieć, gdzie mam iść dalej. Ale tutaj się rzuca protety króliczka. Czyli muszę się dostać na samą górę. Tutaj mamy ten nasz cudowny ten. Tutaj gdzieś się pojawi nam kot. Jesteś, kocie? A tam. Okej, czyli tutaj będzie jakiś time. Tutaj będzie, widzę, polegało na czasie. I jeszcze trzy. Okej, to wlatuję do góry. Okej. Nie wiem, czy to będzie polegało na czasie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że muszę tutaj jak najszybciej się przedostawać. Z miejsca na miejsce. Okej, wysadzimy to. Tutaj sobie wejdziemy. Dzień dobry. No, czy zostałem Jolkę tutaj w tej, no, mysiej dziurze? O, mamy dwa duże te. Okej. Tu jest czyjeś oko. Fuj! Czy ja w ciebie mogę... Czy ja cię mogę ostrzelać tutaj? Czy ja tu mogę wyjść? Nie, ale słyszę tam gdzieś świnię. Znowu słyszę tu gdzieś tą świnię. Fuj, ale ty masz brzydkie to oko. O, jest tutaj. Zobaczmy, co mi ta świnia da. Koszyk! Czyli więcej ząbków. Jej, więcej ząbków dla mnie. 527, niedługo będę mógł sobie karabin upgrade'ować, ale chyba najpierw upgrade'uję nóż. Chociaż nie wiem. Szczerze powiedziawszy, jeszcze o tym nie myślałem, co upgrade'uję pierwsze. Chociaż wydaje mi się, że chyba może karabin jest lepszy. Szybciej upgrade'owany karabin jest chyba lepszy. No, zresztą zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj mogę sobie postrzelać trochę. Jeszcze dwa. Dobra, tutaj się pojawiły te wenty. O! Uwaga! Uwaga! Dobra, tutaj doskoczę. Doskoczę! Uda mi się ledwo, bo ledwo, ale się udało. Dobra, czy tutaj coś mamy? Tak, mamy. Znowu troszkę więcej ząbków. What the fuck? Coś mnie uderzyło. Niedobry, niedobry ślimak ze smoły. Naprawdę jesteś niedobry, ślimaku ze smoły. Bardzo niemiły dla mnie i jest mi trochę z tego powodu przykro, że jesteś taki niemiły. Okej. Gdzie się pojawia więcej wentylacji? Więcej wentylacji! Just give me the ventilation! Okej, i teraz tu. Okej. I teraz tam.
Uiii. Jestem księżniczką, potrafię latać na mojej sukience. Mam taką magiczną sukienkę. Wow. Dobra, i pewnie tutaj muszę położyć króliczka mojego, więc to od razu zrobię. Cyk, króliczku. Okej. Okej, to było banalne. Co mi powiesz teraz, kocie? Gdzie jesteś? Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? I nic mi nie powiedział. Co za menda? No nie pojawił się i nic mi nie powiedział. Nienawidzę cię, głupi kocie. W takim wypadku cię nienawidzę, ale pewnie tutaj też będę musiał lewitować sobie na tych różnych wentylatorkach. No dokładnie. Wow. Ale widoczki piękne. Nie! Rozpadłem się na miliony. Bo to są miliony motyli. Miliony motyli. Miliony motyli. Okej, wylądowałem na tym i mam dwa ząbki. Kolejne dwa ząbki do mojej kolekcji. Tam widzę typka z filarzoneczką na głowie, więc go zabiję! Cześć, przyszedłem cię zabić, kolego. Przyszedłem pociąć ciebie i całą twoją rodzinę. Twoją też, jeżeli chcesz. Jeżeli masz ochotę. Wow. Wow, wy. Jeby. Trochę was porąbało, nie? Trochę. Dobra, ciebie zabiję zaraz. Zabiję cię! Goddammit. Teraz jeszcze tego muszę zabić. W takiej świetnej, naprawdę świetnej kamerze, że on jest idealnie zasłonięty. Dobra, teraz cię mogę pociąć. Trochę cię potnę. Okej, mogę teraz się znowu do niego zbliżyć trochę i mogę go pociąć, pociąć mu twarz. Okej. Powoli zaczynam sobie znowu przypominać, jak to wszystko działało tutaj. Dobra, tutaj mamy kolejną buteleczkę, cokolwiek mi to daje. Więcej butelek. Alicjo, biegnijmy dalej. Wow, prawie tutaj spadłem. Czy jest tutaj coś ciekawego? Tam, że jest buteleczka, to mi mówi. Tutaj mamy jakiegoś kwiatuska, który też mi coś powie. Aha, że mam zobaczyć, czy gdzieś tutaj są jakieś te. Tam jest mysz i tam czeka mnie śmierć. No to nieźle. Na to liczę, szczerze powiedziawszy. Że czeka mnie śmierć, albo jego czeka śmierć. O, czy ja w to mogę strzelić? Ja bym chciał to strzelić. Oko. Fuj, jesteś paskudne, oko. Chciałbym je zniszczyć. Chciałbym, żeby ta gałka oczna wybuchła. Excess waste, the hater's madness and today. Wow, oni naprawdę nie lubią szalonego kapelusznika. O, cześć, myszko. On też ma mechaniczne nogi. Ta myszka jeździ sobie na taki... No, smutno dość wygląda ta myszka. Niestety myślałem, że może będzie trochę weselszą istotką, ale niestety nią nie jest. Okej. Dziwna kamera się tutaj ustawiła, szczerze powiedziawszy trochę. No czy to leci w górę, czy niezbyt? Czy niezbyt, bo ja się boję, szczerze powiedziawszy, troszeczkę podlecieć do tamtego. Bo wydaje mi się, że tam się będzie troszeczkę niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o takie skakanie sobie tego. Ot tak po prostu. Dobra, spróbujemy. Okej, jednak się udało. Dobra, muszę w niego napierdzielać. Napierdzielam w ciebie! Dobra, wybuchło ci oko. Trochę ci pękło. Okej, zginął. I z tego też nie zgarnę żadnych tych... To jest głupie. Że z niego też nie zgarnę żadnych profitów, no. Czy ja coś tutaj mogę nacelować sobie? Niezbyt. Czy ja już mogę w tamto strzelić? Cokolwiek mi to daje tam? Nie, nie mogę jeszcze w to strzelić. Dobra, czy teraz ja się tam dostanę w ogóle? Udało mi się ledwo, bo ledwo, ale się udało. Cyk, 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 cyk.
Okej. Ja mogę w niego celować sobie tutaj, więc ja go zabiję, żeby mieć spokój pewnie na przyszłość. Bo to w jakimś tam stopniu pewnie potem będzie odzwierciedlało to, czy mi się uda tam przejść bez problemu. A jeżeli pozbędę się już jednego przeciwnika na samym wstępie, no to tym lepiej dla mnie. Dobra, czy ja tutaj w niego naceluję w ogóle? Okej, dostał trochę, zamknęło mu się oczko. I teraz dostaniesz całą serią. Dobra, i zginął. No to gicik. No to gitarka. Dobra, to będzie jechało dalej i zobaczymy, czy ja coś tutaj będę mógł sobie zrobić. Typu na przykład podskoczyć sobie z tego tutaj. I tutaj sobie mogę... Nie wiem, czy to jest zamknięte, czy o co chodzi. A w to mogę strzelać? Nie, to jest chyba zamknięte jeszcze, ale w to mogę sobie postrzelać na przykład. Tutaj mogę w to wpakować taką jedną małą serię. To mogę generalnie bardzo długo. Nie szła. Dobra, tutaj będę musiał przeskakiwać w dobrych momentach. Okej. Pewnie teraz tam, no właśnie się poleje. Poleje się trochę lawy i teraz ja muszę sobie tutaj przeskoczyć. I teraz tutaj, i tutaj wskoczę na górę. Okej, dzień dobry. O, usłyszałem tylko ten... I wiedziałem, że coś się tutaj święci. Taki jestem, taką jestem domyślną bestią. Dobra, Alicjo, kolejny. Kolejny twarzak. Ty twarzowcu. I tutaj ciebie zabiję, ślimaczku. I ciebie zabiję. I ciebie zabiję. I tu przekręcę. I tam przekręcę. I w końcu, głupia myszo, będziesz musiała zniknąć. Aha, to są ręce kapelusznika. No ale fajnie, on fajny ma akcent, podoba mi się akcent tej myszki. Forward Industry. No, wysadźmy króliczka. Okej, tutaj sobie mogę zeskoczyć teraz na dół. Aha, tutaj już widzę, że... Dobra, ja tutaj muszę sobie, widzę, manualnie nacelować na tamto gówno, bo niestety inaczej się nie da. Dobra, to zniszczone. I teraz tamto jeszcze muszę zniszczyć, żeby już mieć z bańki. Nie, widzę, że nie. Nie. Ej. Gdzie mnie tutaj? Gdzie mnie tutaj z tymi muchami? Gdzie mnie tutaj z tymi muchami? Mucho i ważka. To są ważki czy muchy? Ważki chyba. Okej, i gdzie ja mogę iść teraz? Czy tamto się otworzyło? Otworzyło się tamto. Dobrze. Tak, tamto się otworzyło, to o, tutaj mam kwiatuszki, więc tutaj mogę sobie wejść. I tutaj mogę sobie dobrać parę ząbków, bo tutaj jest kolejne wspomnienie. I mam nadzieję, że tutaj, szczerze mówiąc, ja tutaj idę właśnie dla ząbków, dla złotych, złotych ząbków. Bo niedługo będę mógł sobie upgrade'ować mój sztylecik. Co mnie niezmiernie, niezmiernie cieszy. Dobra, czy to jest kolejna jakaś tajemnica? Oprócz tego nie. Nie, ale mamy kolejne dwa ząbki. I teraz możemy troszeczkę ostrzelać tamto. Aha, i pewnie będę mógł dzięki temu wskoczyć sobie po tym... Po tym badziewiu na górę. Nie chcę już celować, dziękuję. Okej, tutaj... I tutaj, i tutaj widzę, że... Ale on się fajnie cieszy. Okej, ja widzę rzeczy, których ty nie widzisz, myszko. Przykro mi, ale jednak się do ciebie dostanę. Okej, tutaj gdzieś leci ta właśnie lawa. Okej, tutaj znowu ta lawa leci. Znowu ta lawa, hej. Myszko, widzisz to? Widzisz, co ja robię? Myszko? Jestem tak blisko. Jestem tak blisko ciebie, myszko. O. Okej, no, misiaki, co tam, twarzowcu? Co tam, mój mały twarzowcu? No, chciałbyś zginąć? No to zginąłeś. I teraz ciebie ostrzelam. I teraz ciebie potnę. No, i tyle.
Także to była walka mojego życia. Wydaje mi się, że sprawiłem się chyba całkiem nieźle. I mam nadzieję, że wam się to podobało, bo to była słaba walka, bo było ich bardzo mało. Pierwsza walka, to jest smutne, że pierwsza walka tak naprawdę tutaj była wymagająca, a teraz jest... Teraz jest kupa. Dobra, tam mamy trochę ząbków, które ja z wielką chęcią wezmę, ponieważ chciałbym upgrade'ować. Nie, chociaż w sumie chyba upgrade'uję jednak mój karabinek. I zrobię to teraz i zobaczymy, jak wygląda upgrade'owany karabinek. Upgrade'owany karabinek będzie wyglądał... Are you like to upgrade? Teraz wygląda już bardzo, bardzo złowieszczo. Wygląda bardzo złowieszczo teraz mój Pepper Grinder. Spójrzcie na tą bestię, jest czerwony. Jest czerwony i niszczący. To mi się podoba. Czerwony i niszczący. Dobra, ja tu widzę, że ja będę musiał sobie tutaj poskakać trochę po tym całym gównie. Okej. Okej. I teraz mi się uda. Jej! Jestem coraz bliżej ciebie, myszko. Już jestem bardzo blisko. Czujesz mój oddech na swoich ramionach. Możemy je pociąć? Możemy to pociąć? Czy ja mogę to pociąć? To jest dla mnie pytanie najważniejsze, na które potrzebuję odpowiedzi już teraz. Czy ja mogę to pociąć? Okej, czyli teraz pewnie mnie czeka tutaj jakaś zabójcza... Co tutaj głównymi przeciwnikami naszymi są te głupia mysz i królik? Powiem wam, że niezbyt tacy hardkorowi przeciwnicy. Szczerze powiedziawszy, no to najbardziej hardkorowych przeciwników... bardziej hardkorowych przeciwników się szczerze powiedziawszy spodziewałem niż ci dwaj, czyli mysz i królik, ale widać, że gra miała ochotę zrobić coś takiego. Także spoko. Ręce kapelusznika spadają w dół i wydaje mi się, że chyba teraz czeka nas albo ostatnie przejście, albo kapelusznik już powinien być cały. W każdym razie my musimy też wejść sobie przez to po prostu. Najnormalniej w świecie wskoczyć do środka. Zobaczymy, czy kapelusznik już się złoży. Złoży się. No właśnie, on się już powinien złożyć. O! Mamy ręce! O! O, kapeluszniku, dawaj. Teraz ci nałożymy na twoje nogi. I będziesz cały. A gdzie masz kapelusz, kapeluszniku? A, tutaj masz kapelusz. No piękny jesteś, no taki... No, ja też bym cię tak poklepał, kapeluszniku. Or whatever I am, I feel like an unsprung spring, like an uncorroded gear, like an untarnished bit of metal that sticks in your eye. Wow, that's chore. And changes here are a cause, or they're a reflection, or the effect. What's going on? What are the new rules? The law is just a whispered away, a way home to wonder who knows how to measure rules with a ruler. Cruel rules. No nie, on będzie chciał ze mną walczyć? Dawaj, kapelusznik, pomóż mi, no. Nie bądź mędą. Wow, super kapelusznik!